Znajdujemy się przed nadleśnictwem w Andrychowie i z nami nadleśniczy Jerzy Potocki, Daszbur. Daszbur, cześć, czołem. Panie Jerzy, te tragiczne wydarzenia, które ostatnio miały miejsce w Andrychowie, wiele osób zarzuca nadleśnictwu, że w tym zdarzeniu brały osoby, które są tutaj zatrudnione. Jak to wygląda? Jak wygląda sytuacja w tej kwestii? Absolutnie zdarzenie nie ma związku z nadleśnictwem Andrychów. Odbywało się na terenach parku czy lasu gminnego. Z tego co wiem, osoba uczestnicząca tam, nazywana błędnie leśniczym czy myśliwym, ma umowę, spisaną umowę, zlecenie z Urzędem Miasta Gminy i w ramach tej umowy w niedzielę pełniła tam swoje obowiązki, a do tych obowiązków podobno należy też pilnowanie, by prawo było przestrzegane. Nie ukrywamy, że jazda pojazdami silnikowymi po drogach leśnych czy alejkach parkowych jest zabroniona. Jeszcze raz podkreślam, nadleśnictwo nie ma z tym żadnego związku. Odbywało się to w niedzielę i na terenach, którymi my nie administrujemy. W zasadzie każdy obywatel ma prawo, jeśli ono jest łamane, dokonywać obywatelskiego zatrzymania. Z tego co wiem, człowiek, który tam interweniował, błędnie nazywany leśniczym czy myśliwym, bo nie jest leśniczym, nie jest myśliwym, to wiem, być może dokonywał to także jako obywatel, obywatel X na przykład. I tyle w tym temacie. Ja wiem, że nadleśnictwo jest takim chłopcem do bicia, bo wszystko co złe to nadleśnictwo, ale lasy to są też lasy gminne, lasy prywatne, gdzie leśnicy w zasadzie nie pracują. No a park gminy, no to zupełnie jest inna historia i w tej kwestii należałoby się zwrócić do urzędu gminy bardziej niż do mnie jako do nadleśniczego. Ja wiem, że po godzinach pracy nasze służby mogą pracować, ale za moją wiedzą i poleceniem. Żadnego polecenia nikomu w tym feralnym dniu nie wydawałem. Problem według mnie leży gdzie indziej. Leży w tym, że zwolennicy tych sportów ekstremalnych typu quady, motocykle, enduro nie mają gdzie uprawiać tych sportów. I oni siłą rzeczy wylegają na tereny zielone, tak jak w przypadku Pańskiej Góry, czy do lasów państwowych. My z urzędu musimy się przed tym bronić, bo jest to łamanie prawa i nazywajmy te rzeczy po imieniu. Jest to łamanie prawa i dlatego może sugeruje się, że to leśniczowie czy myśliwi są tymi złymi, bo my z urzędu walczymy z takimi przejawami łamania prawa. No i w zasadzie tyle w temacie. Tu jest kwestia do samorządów, żeby może stworzyć im jakieś poligony. Ja wiem, że jak było budowana zapora na Skawie, to tam było dobre miejsce i oni wszyscy tam walili i uprawiali te sporty. Może trzeba się nad tym zastanowić i skanalizować ten ruch i wtedy może będzie nam też łatwiej jako leśnikom. I pamiętajmy, że jazda po lesie, za jazdę po lesie, czy tam po terenach zielonych należy się mandat, a nie atakowanie kogoś nożem, prawda? A nie, no to jest zupełnie inna kwestia. To jest kwestia w ogóle naszego bezpieczeństwa jako obywateli i kwestia zapewnienia tego bezpieczeństwa, no ale pewnych sytuacji nikt nie przewidzi, no bo kupę ludzi rozregulowanych emocjonalnie krąży po naszych ulicach i miejscach, gdzie my bywamy.